Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj relacje ze wspólnego gołębnika Giewont u kolegi Jana Bochęciaka, którego tu mamy na pierwszym planie. Rozpoczynamy tak dość wcześnie, mamy godzinę 10.30, około 11. Już prawie gołębi to się spodziewamy dopiero później, bo zostały wypuszczone o godzinie 7.30. Tak jak na stronie internetowej mamy podane, no pogodę mamy taką jak widzimy. Ja napisał na stronie, żeby tak jak przyjeżdżają goście, to żeby kibice, goście, żeby przywozili sobie jakieś ciepłe kurtki. Rzeczywiście tak się dzieje. No troszeczkę chłodno, ale gołębiom to chyba nie będzie przeszkadzać. Myślę, że nie. Jan, powiedz jak tam wyglądało wypuszczenie, bo miałeś kontakt na pewno z Andrzejem i ze Staszkiem. I no jak tam było wszystko? Mówili, że na miejscu wypuszczenia była super pogoda. Poczekali na przedstawiciela, Eugeniusz Koło potwierdzał nam wypuszczenie i o godzinie 7.30, o 7.00 jest dosyć zimno tam było i stwierdziliśmy, że nie ma co zawczas, niech sobie polecą już. I później już mówią, że super pogoda. Zresztą dzwoniłem do nich po całej trasie, jest przepiękna pogoda. Tutaj końcówka, jak przeglądałem teraz prognozy, to końcówka troszeczkę u nas, ale widzę, że ale może jest tendencja poprawowa, tak, już nawet błękitne niebo. Tym bardziej, że się spodziewamy gołębi dopiero gdzieś okolica godziny 14, tak jak liczyliśmy mniej więcej. Także jeszcze do tego czasu się warunki mają dosyć dobre. Początek jest taki praktycznie bezwieczny, później trochę boczny wiaterek, później przez chwilę z wiatrem i tu na samym miejscu, z tego co widzę, po fladze, to też jest przeciwboczny, taki boczny. No zobaczymy. No myślę, że wiaterek nie jest taki zbyt szkodliwy, może troszkę nawet pomocny. Także powinno, moim zdaniem powinno wszystko wyjść dobrze. No a zobaczymy jak tutaj będzie dalej. Wiadomo, że taki finał, taka impreza, która tutaj towarzyszy temu lotowi finałowemu, to jest takie jakby zwieńczenie całego sezonu, który miał tu miejsce. To zobaczmy, zawsze na wspólnym gołębniku też korzystasz z pomocy i firm zaprzyjaźnionych, które tutaj zobaczmy, mamy sklep dla hodowców, mamy tutaj kolegi Pawramowcy, mamy Ropa B, czyli gołębi odrzutowe firmy, tutaj też mamy ufundowane pod pucharami takie kartony, tak? To tam, co tam jest w tych kartonach? Nagrody? To tutaj prezenty, takie paczki zrobili nam koledzy Sebastian Wardęga. Nie otwierałem, nie wiem co. Aha. W środku. Tutaj, tutaj od kolegi Paweł Sławka. Kolegi Paweł Sławek, gołębi odrzutowe. Taka klateczka. Jest tutaj, widzę, Belgasol. To widzę, że bardzo bogato wyposażona klatka. Podejrzewam, że jeszcze klatka na gołębia też będzie. No puchary, jak widać, takieśmy tego zakupili. Ja wyłącz telefon, bo tam trochę zakłóca. Spokojnie. O, teraz możemy dalej rozmawiać. Widzę tutaj ze Słowacji, masz takie ładne. Tak, też to jest kolega Edward Puczek. Tutaj. Tu kolega, to jest właśnie ten, co ma to stoisko. Zobaczmy, to kolega ze Słowacji. Przyjechał tutaj sklep, stanowisko swoje rozłożyć, widzimy go. Bardzo fajne środki ma. To polskie widzę w większości. Tak, bo tu, on ma tutaj bardzo blisko za granicą, także tak, polski zobaczmy. Hodowcy też zapraszamy. Jeżeli po prostu chcieli coś sobie zakupić, dobre ceny i fajne środki tutaj ma. Kolega. Te puchary, które masz, to są za te wszystkie loty wcześniejsze. Tak, tak, które jest za Strzelca też, bo tak jak wszystkim wiadomo, w tym roku prowadzimy trzy nawet rywalizacje gołębie roczne z Giewontu, tutaj gdzie Krzysiu nakręcałeś film, to tam były te gołąbki. I tutaj gołąb przyleciał tam taki. Nie, to już kilka dni się włóczy taki. Włóczy się taki po okolicy. Tak, no. Będzie nam pewnie dzisiaj adrenalinkę podkręcał. Co miałem powiedzieć? Że ze Strzelca jeszcze? Tak, były ze Strzelca. Tutaj też puchary chcemy dzisiaj rozdać, nagrody. No i gołębie roczne, któreśmy w tym roku... No i te, co z dzisiejszego lotu, z naszego tutaj gołębnika Giewont. Tak, na Giewont. To był lot pierwszy Sośnicowice, była rywalizacja, drugi lot Strzelce Opolskie, trzeci lot był Oława i czwarty lot był Strzelin. Ten czwarty lot był kilka tam, około 40 km skrócony, z powodu właśnie wtedy były dosyć duże upały, no teraz mamy zupełnie odwrotnie, no ale tak troszeczkę nam pogoda też popsuła końcówkę tego wszystkiego, bo tak ładnie było, no i 2-3 dni nam zabrakło, żeby weekend się to odbyło. No niestety czekaliśmy, myśleliśmy, że środa się uda, no i doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego, no obietnice z prognozy są... Dobre, myślę, że to będzie. Tutaj jeszcze, jak mówimy o sponsorach, o tych, którzy tutaj pomagali, zapomnielibyśmy o firmie Paloma, o Dokarmie, bo tak mówiliśmy. Ja tutaj mamy też właśnie baner, taki właśnie duży z tyłu widzę. Myślę, że też jeden z głównych sponsorów. Tak, to kolega Patryk Wrubel. Dokładnie. Tak, z Łubnia. No i Belgika Dewert. Belgika Dewert, to wiadomo, to jest tutaj już niejako w Polsce reprezentuje go Paweł Sławek, który jest obecny. Przyjechał tutaj silną ekipą tam z Prydnika. Tak, jak te banery są, to tu właśnie sponsorzy się nie zmieniają. Właśnie, Lubisan firma, nam dopisują. Podsypka taka, tak. Ropa B, to też wszystko, Japak Echorna produkty, widzę, tam są reklamowane. Tu mamy firmy Paloma,
No to tak są i dla hodowców PL. Także zobaczmy, tutaj ławy są przygotowane. Tu jeszcze w planie jest chyba baran, tak? Pieczony czy co? Są dwa. W tym roku o dziwo zrobiliśmy tak troszkę inaczej w całości. Ale nie z futrem nic, tylko takie... Nie, nie, ale cały, niepokrojony będziemy, można samemu sobie... No, na razie tutaj pomału się impreza rozkręca, goście tutaj po kolejni dojeżdżają. Nie jest ich na razie dużo, ale no, musimy też zrozumieć, że mamy czwartek, to jest środek tygodnia i każdy może sobie wolne wziąć, czy tutaj przyjechać. No ale dlatego my tu jesteśmy, żeby po prostu myślę, pokazać. Że my tu po prostu nic z tego tytułu, że to środek tygodnia, nie ukracali. Impreza tak jak była zaplanowana i muzyka góralska. No górale też już widziałem wszystko, w strojach tradycyjnych. Wszystko jest, myślę, że ci, którzy tutaj będą, to... Nie odczują jakiegoś braku czegoś. Myślę, że wszystko jest zorganizowane w miarę dobrze. Przypomnijmy tylko 450 ile 445. 45 gołębi poszło na lot i odległość 420 km. 435 wypuszczone spod Świebodzina o 7.30. Także czekamy na te ptaki. No i będziemy tutaj wszystko na bieżąco relacjonować. Mam nadzieję też, że spotkamy hodowców, z którymi może porozmawiamy. Już widzieliśmy kolegę też, notabene Jewgenia Gudza, który tam rozmawia z kolegą ze Słowacji przy jego stoisku, ale też spotkaliśmy, tu jest z nami, przyjechał i Zbyszek Oleksiak i widziałem, przyjechali koledzy z gór, z Myślenic bodajże, tak? Tak. Kolega Kaziu, widziałem, no, po kolei będziemy tutaj czekać. Z Niemiec, Siegfried Franke też przyjechał. Siegfried Franke, kolegę Siegfrieda Franke poznaliśmy też w zeszłym roku, przypomnijmy tylko, w Kosakowie, u Maćka Wudzika, także on wtedy mówił właśnie, że jedzie tutaj do Was odwiedzić, no i się tutaj właśnie dzisiaj spotkaliśmy. No, także na razie dziękujemy, powodzenia życzymy i będziemy tutaj sobie siedzieć i obserwować, co tutaj się dzieje. Do zobaczenia. Dobry lot. Tutaj mamy teraz tutaj gorąco dyskutujących z sobą tutaj kolegę Siegfrieda Franke z Niemiec, z Norymbergi, z Zbyszka Oleksiaka z Koziegłówek i Genia. A Genia pod Frankfurtem nad Menem gdzieś mieszkasz, tak? Tu koledzy wszyscy tutaj, dwóch widzimy z Niemiec, przyjechał tutaj, choć jakbyś tutaj trochę bliżej, to będzie mi łatwiej. O, i tutaj teraz powiedzmy, tutaj koledzy, wszyscy macie tutaj gołębie teraz na wspólnym gołębniku? Jeszcze mamy. To ile Genia masz? 12 na finał poszło. I poszło na finał, a ile było tutaj danych? 20. 20. Kolega Siegfried ma jednego, z tego co już wiem? Jednego, a ile dałeś? Dwa dałem. Dwa. Czyli 50% dałem. Też, dobrze. No, 50. I Zbyszek masz ile? 7 dałem, mam 5. 5, czyli czekamy tutaj właśnie na ten przylot tych gołębi. Tutaj wcześniej jeszcze kolega Eugeniusz miał gołębie na wspólnym gołębniku na strzelec, tak? I twój gołąb wygrał. Był pierwszy. I ile wygrałeś tam wtedy? No tam 5000 zł, bo gołębi dużo nie zebrało się, ile było zaplanowane. No. Ale jest, no tutaj Mark, można pogratulować tylko. To powiedz jeszcze nam, bo te gołębie twoimi się spotykamy, znamy te gołębie, często na wspólne gołębniki dajesz. A z czego ten gołąb był? Muszę dokładnie zobaczyć, ale ojciec tego gołębia był pierwszym asem w 2011 na WG. U Andrzeja Karczewskiego wtedy jeszcze był w Szprotawie, ja go odkupiłem, to on pochodzi z Huben razy Horemans, a samiczka wywodzi się z mojej gołębi, matka od niego, to ona była w 15 roku tutaj na Giewoncie, też dobrze się dała, ja ją odkupiłem. Ona się wywodzi tam z pierwszej gołębi asów, z szylingów tych jeszcze tam, razy tam też jakieś tam pierwsze gołębie, to musimy zobaczyć no, dokładnie kolega Gernia ma bardzo dużo tych szylingów też gołębi chyba, no nie? Mam, my jesteśmy koledzy, tutaj, tam coś lepszego zawsze tak, zawsze idzie dostać, można załatwić. Tutaj kolega Siegfried, przypomnijmy, poznaliśmy się wspólnie tutaj na wspólnym gołębniku w Kosakowie, tam mówiłeś, że wtedy akurat jechałeś, byłeś na północy, jechałeś na południe. Tak. I teraz tutaj właśnie widzę, już gołębie masz, ten gołąb, który został, to z czego się wywodzi? Nie pamiętam. Tam jest tego, nie pamiętam. Wiem, że nie pamiętam, a nie chcę tak na tym powiedzieć, że nie pamiętam tego. Ale z dobrych gołębi. Dobrze. Bo tu się tylko daje dobre gołębie. Na gołębniki każdy tylko się stara. Bo każdy się... hodowca daje dobre gołębie. Tak jest. Tutaj Zbyszek to pewnie będzie pamiętał, czy nie pamiętał? To czwarte ostatnio siadno to jest po synie króla gołąbek, nie? To pamiętam, nie? Bo tamte pozostałe to mnie też... W tym roku te gołębi, na wspólnych gołębnikach twoje gołębie często były gołębiami, które się pokazywały. W Kosakowie, przypomnijmy, 9 był bodajże. Drugi as Kosakowa i 9. Z finałowego lotu był 9. No tam się był 6, nawet no się odbił 9. No i 11 i 77 gołąb bez nogi, to jest siostra gołąbka. Tak, to złoty medal w kategorii paralimpijskiej. Tak, powinno zostać po prostu, nie? Tak. A to jest siostra tego gołąbka drugiego asa, także po prostu no tam są gołąbki fenomenalne, bo one już... Ten właśnie to jest po mis bezpośrednio i tam jest po prostu, tej samiczki z reklamy, to jest po prostu po synie jej i z gołąbku Van He.
takich twardych moich gąbków, właśnie to utwardziłem tą linię. No i też jeszcze WG Mistrzów, teraz był wczoraj finał, no trzy moje gęby poszły na finał, trzy wróciły, 25, 76 i 109, także... I jeszcze jeden Zbyszek przypomnę, bo dopiero się jak przynocą oni kilka dni przed wyjazdem, to na wspólnym gołębniku w Czersku ten gołąb, który kolegi Darka Lorbickiego z Tucholi wygrał, on był właśnie gołębiem, który pochodził, ojcem tego był od kolegów Podyma. To jest finałowego lotu. Tak, i Maćka. A ojcem był, a matką była gołąb, która była córką syna króla. Syna króla też. Króla, no też to samo, co tu także... właśnie na Giewoncie teraz był czwarty, to w Czersku był z finałowego lotu. Pierwszy tak, był gołąb, to 5% Oleksiak, po synie króla znaczy, też. No tak, po tych od spodu. Także... Także te gołębie. No i 24 tutaj... jeszcze na WG jest też u kolegi Fukowskiego. Tak, przepraszam, bo tu za przekręcenie to 24 też jest 5% po moich gąbkach też, nie? No, czyli tutaj widzimy, to możemy sobie zawsze te ciekawe. W tym roku udane na razie, zobaczymy jak tu dzisiaj wyjdzie finał. I tutaj kolega przyjechał samochodem z przyczepką, także będzie co puchary można czym wywieźć czy coś takiego. Nie, żartuję, ale tutaj życzymy wszystkim jak najwięcej zadowolenia. Tutaj jeszcze tylko zapytam, bo wy mając tutaj ze Zbyszkiem, to przyjechaliśmy to specjalnie, mamy w sumie daleko, natomiast wy z Niemiec to wolne dni sobie wzięliście, czy co? Specjalnie? No a jak? Obserwowaliście, to jest, tak? Nie to jest, tak, że to jest takie wielkie święto, to jest tradycja. Tak, rok jest. Po roku jestem zawsze tutaj. No my tu się spotykamy, a jestem jeszcze... od niedzieli już normalnie, no bo tak, ten prawdziwy facet do 30 musi być ożeniony, a do 40 dorobiony, nie? Tak, wiesz. A ja mam urlop, 2 tygodnie urlopu. Urlop. Także... Tutaj właśnie kolega Zychwy też tutaj przyjechał z żoną i szwagrem. I oni już pojechali chyba do Zakopanego. Do Zakopanego na zakupy. Każdy spędza właśnie sobie. Na zakupy. To jak może czas. Tutaj jeszcze z Genią porozmawiamy za chwilę, bo ten gołąb, który wygrał na WG Strzelec, to on jest tutaj po prostu w gołębnikach. I kolegę Genię poprosimy do gołębnika tam i Jasiu nam pokaże zapewne i pokażemy tego gołębia. No i też opowie nam bezpośrednio jego właściciel, jak on tam ocenia. Dziękujemy na razie i sobie przejdziemy zaraz do tego gołębnika. Jesteśmy wewnątrz tego gołębnika, gdzie są gołębie ze wspólnego gołębnika Strzelec, tak? Zaciemniane. I tutaj były zaciemniane, natomiast tutaj teraz Jasiu trzyma w ręku gołębia tego, o którym wspominaliśmy. To jest gołąb od Genia Gudza, on jest GDV 030 83 626. On był z lotu finałowego, pierwsze miejsce miał. Tak, tak. 50 minut nad tego wyprzedzenia. Dwa tylko gołębie wróciły w pierwszy dzień. I co jeszcze było ciekawostką, leciały no, w dosyć dużym upale i tylko 38 gołębi wystartowało w locie. 366 km tutaj było do gołębnika. No i dwa tylko poradziły sobie w pierwszy dzień, w drugi dzień około 18 gołębi już doszło. A tu bo wszystkie było 18. Tak, bo dokładnie. Jeszcze był taki dzień nawet jakiś tydzień temu, że 3 doszły w jeden dzień, aż byłem w szoku. 18 i pierwszego przyszedł jeszcze mój jeden. A jeszcze jeden przyszedł. Czyli około 30 gołębi masz. Teraz. Gdzieś tak 27-28, pokaż mi się policzmy, jak przychodzą jakieś to my puszczamy. Tak, jeszcze tam informację dorzućmy na stronę, pokaż którego. Pokażmy tego jeszcze raz, jak wygląda się pierze oczywiście. Tak, bo teraz zaczęły się dopiero pierze. Pokaż mu. No one dopiero teraz zaczęły wypuszczać piórka, dopiero trzecie ma, no bo jakby zaciemniane, to nie pierzyły w ogóle. Nie? Dobrze, tu mamy tego gołębia, a drugi kto był? Drugi był kolegi Tarasiuka Jerzego o numerze 1. Jedynka. I 385 pewnie numer oddziału Łosice. To jest chyba ta samiczka. Tak, to jest ta samiczka. I to jest samiczka. Samiczka. A nie, przepraszam, to jest dziesiątka. Też Jerzego Tarasiuka. Ale to jest ten, co był drugi właśnie? Nie, ona co ciekawe doszła na sam finał, przyszła, uczestniczyła w finale i też wróciła, ale na drugi dzień. Tam trzeba zobaczyć jak... No mamy już kolegę Jaśka, który złapał tego gołębia o numerze 1, kolegi Jerzego Tarasiuka, czyli sprawdźmy TLZ, tak, widzimy jedyneczka i to był gołąb, który był drugi, tak? Tak, i to on też był w pierwszy dzień. Te tylko dwa gołąbki, kolegi Jerzego Tarasiuka i kolegi Genia były w pierwszy dzień. No tak, teraz widać, zaczęły się dopiero pierzyć, no bo już nie latają, co są tu zamknięte. No teraz niedługo już będą wystawione tutaj na giełdę u Krzyśka Kłosa, także sobie kto będzie kto chciał, to będzie można nabyć tego. Rodowody oczywiście do nich są. Tak, tak. I kolega Genia i kolega Jerzy robi dokładnie, także jeszcze byliśmy tam, rozmawialiśmy. Także tutaj te gołębie, które przyszły pierwszego dnia, widzimy tutaj pierwszego od Genii i drugi teraz trzema Genia od kolegi Jerzego Tarasiuka. Podobnie tam lotów ile było wszystkich na wspólnym gołębniku Strzelec? Też było 5 lotów. Bardzo nawet fajnie to z początku szło. Później czwarty lot taki bardzo ciężki się trafił, gołębie gdzieś tam przedmuchało na Słowację, musiały się wracać przez góry. No i tam wtedy dosyć dużo my stracili, tych gołębi 38 zostało.
No i tyle poszło na finał. No jednak jest to za mała ilość, by prowadzić wspólny gołębnik około 100 gołębi, bo to nie, one nie mogą przejść całego programu lotowego, ponieważ przy 300-400 km taka garstka wypuszczona gołębi 60-70 sztuk, to moim zdaniem jest to bardzo ciężko, żeby one dotarły do domu, bo się Także gratulujemy koledze Gieni. Zobaczymy tego gołębia wkrótce na giełdzie. Tutaj, jak już jesteśmy w tym gołębniku, tutaj kolega Genia też przyniósł te gołębie od siebie. Tak, to są wszystkie twoje tutaj gołębie? Tak. To są gołębie na sprzedaż? Tak, to tak po prostu na szybkiego wziąłem kilka z rozpłodu i młodych późniejszych, bo po prostu nie prowadzę bardzo dużej hodowli, mała i... Regularnie wystawiamy tutaj, to dzięki Jasiowi, się opiekuje, nimi w Polsce można oglądać, u nas są, ten cieszą się zainteresowani. Teraz jednego gołębia mamy takiego, którego Genia powiedział, że on by nawet chyba go jeszcze zabierze z powrotem, tak? Tak, bardzo ładnego mecha. Nakrapiany w styl, a co to jest za gołąb? To jest z 2016 roku. Tak, mówię, tak? Ten gołąb to jest zimowy lęk, gołąb ze stycznia. On był w Bułgarii na Bugeka Limanci. Tam bardzo ciężki program, tam bardzo dużo gołębi ginie. Finał 505 km. W upale gołąb był 36 na finale. Jest ładny sam z siebie, ale jest super budowy. No, budowa fenomenalna. A jakie pochodzenie ma? To jest też ojciec, jest mój gołąb, który też był na WG, uczestniczył w czołowym konkursie, ja go odkupiłem. Pochodzi też z gołębi Fanhove, tam bodajże jest, Hoven jest. A matka pochodzi, matka jest z dwóch klasów. Helmuta klasa pochodzi z dwóch klasów, wychowana u jakiegoś tam, nie pamiętam dokładnie, doktor, coś trzeba zobaczyć w rodowodzie. I matka od niego też była na jakimś WG, to trzeba zobaczyć. Rozumiem. Było tylko 4 gołębie albo 5, które wyleciały 4-4 i matka właśnie wyleciała tak. I z takich gołębi wyszedł taki piękny gołąb i mocny gołąb. Tutaj mamy też takie 5 takich gołębi całych białych. To są gołębie białe, też mają piękne pochodzenie, ja nabyłem kilka, są po oryginalnych Van Gramberach też. Scherens Van Gramber i są po inne, na przykład ten biały ma pochodzenie, samiec jest, jego wziąłem na sprzedaż właśnie, on nawet prangę tam jest, Delbar, takie gołębie w nim siedzą. I długo te gołębie będziemy, tak jak mówiliśmy, wystawione na giełdzie, to będziemy mogli rodowody szczegółowo zobaczyć. Ja tutaj tego chcesz jeszcze pokazać. Tak, jest ten gołąb, ten 2000 samczyk, którego to jest roku? To jest siódmy rok. To jest gołąb z oryginalnych Sternbergenu. Tak. Ale Erika von Sternbergena, czy tego z Alberta i Stefana? Z Hasselt, czy z Ajansen, a czy z Arendonka? Z Arendonka. Tak. Czyli Erika von Sternbergena. Tak. Tornado 622. Dokładnie, on jest tornado tego. I co chcę powiedzieć, ta samiczka siwa jest tutaj. Ona była też w 15 roku w Rumunii, też na ciężkich lotach, 96 na finale, z tego gołębi mnie się pokazują. I co chcę powiedzieć, że z tej pary wyszedł gołąbek, który w Bułgarii w tym roku, na finale nie wrócił, bo było ciężko, nie wiem, ale był trzeci, na drugim albo trzecim locie był trzeci. Mam puchar do niego, nagrodę, wszystko. Tylko właśnie z tej pary, tak, no, gołąb nie wrócił, no zdarza się, ale właśnie z tej pary wyszedł ten gołąb. Jeżeli ktoś by chciał, to można po prostu tą parę, to można powiedzieć, że jest sprawdzona. Ja mam też po niej gołębi w domu, ale jest ich za dużo po prostu i... No trzeba się troszeczkę pozbyć. Coś trzeba pozbyć, się może nie. Tak, loka jest bardzo ładny gołąb. Loka jest płodny. Wszystko tam. Także na razie dziękujemy i będziemy sobie jeszcze kontynuować rozmowę z hodowcami, mając możliwość tą tutaj ich spotkać i czekając na przylot z finału z Giewontu.